Witam, przepraszam za swój słaby angielski. Będę się starał, na ile jest to możliwe. I powtórę, chcę przeprosić, że nie jest to odpowiednia prezentacja. Mój iPad nie działa odpowiednio dobrze. Nie chcę tutaj przemawiać zbyt ogólnie o tym, co dzieje się w Hiszpanii. Być może jest to interesujące, żebyśmy mieli swój drobny wkład do tego, o czym dzisiaj mówimy. Chcę mówić tutaj o wolności słowa w moim kraju, co uznaję za jeden z największych problemów w tym zakresie. Mamy problemy natury ogólnej, ale nie będę mówił tutaj zbyt dużo o mediach w Hiszpanii, bo to jest problem złożony. Mamy jedynie dwie duże grupy telewizyjne z różnymi kanałami, ale są tylko dwie duże firmy, co jest kwestią dość złożoną, ponieważ nie można mieć w Hiszpanii telewizji tak, jak się chce. Trzeba uzyskać pozwolenie od rządu, czy to krajowego, czy lokalnego. Więc nie można otworzyć sobie takiej stacji telewizyjnej. Z tymi wspomnianymi stacjami bardzo trudno jest konkurować, chociażby żeby otrzymać taką licencję pozwalającą na otwarcie stacji telewizyjnej. Zatem mamy tylko ograniczony wybór w zakresie stacji telewizyjnych, informacji politycznych. Na nieszczęście większość z nich jest dość lewicowa. Telewizja w Hiszpanii zwykle jest zorientowana lewicowo. Mamy też mnóstwo stacji telewizyjnych należących do rządu, czy to krajowych, czy lokalnych. Podobnie zresztą ze stacjami radiowymi. Radio, tutaj nie ma dwóch dużych grup, ale jest sporo stacji publicznych. Mamy więc zaburzony rynek. Nie jest łatwe dla firmy prywatnej, aby zarabiać, aby sięgać do swoich odbiorców, aby wyrażać swoją własną opinię. No, pośród tych mediów publicznych istnieje jeszcze problem z tym, jak one działają. Związki zawodowe mają duży, silny wpływ. Zatem to, co jest, czy może być w telewizji, jest określane przez pracowników, ale ci myślą o tym, co powinno się pojawić w telewizji publicznej. Był taki przypadek chyba rok temu, kiedy kolega liberał miał pojawić się w bardzo poważnym programie telewizji publicznej i pracownicy stwierdzili, nie chcemy tego człowieka w telewizji, ponieważ ten człowiek przeciwstawia się temu, co pojawia się w tej telewizji publicznej. Protestowali, głosili to publicznie i koniec końców ten człowiek nie pojawił się na ekranie telewizji publicznej. Jest to bardzo dobry przykład tego, co rozumie się przez poprawność polityczną i tylko pewne rzeczy, pewne opinie mają swoje miejsce w telewizji. Mamy też problem ze słabością tych firm związanych z komunikacją. Wiele lat kryzysu, który dotknął firmy, jak również gazety, to kilka różnych kryzysów, które przełożyły się na cały przemysł na całym świecie, włączając w to internet, jak zmienia się biznes, jak zmienia się świat. My mieliśmy swój własny kryzys w Hiszpanii i jak Państwo wiedzą, jest to dość dotkliwy kryzys, a więc gazety, radia, firmy związane z mediami są bardzo słabe. Trudno jest zarabiać pieniądze. Większość rynku traci na tym, co sprawia, że firmy stają się coraz słabsze. Muszą negocjować z rządem i nie zawsze mogą stawić mu czoła. Jest to bardzo trudna relacja.
co sprawia, że nie jest to najlepszy moment na rozwinięcie skrzydeł. Mamy internet, który jest bez mała wolnym lądem, bo jest tani, bo łatwo jest w danim stworzyć jakąś platformę mediową. Jest to dużo łatwiejsze, jest dużo tańsze niż taki typowy magazyn. Zatem mamy mnóstwo cyfrowych wydań gazet, które przedstawiają zupełnie różny punkt widzenia, co jest bardzo dobre. Mamy również sieci społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, które pozwalają każdemu wyrazić swoje opinie i powiedzieć, o czym myślą. To są jednak media społecznościowe. Główną jednak myślą mojej przemowy jest ten obszar poprawności politycznej, coś, co wiąże się z codziennym problemem. Mamy wolność słowa, ale trzeba nam sprostać w wielu problemach i o tym porozmawiamy. Jest duża presja na te media, mówię tutaj o mediach społecznościowych. Jest to interesujące dla dziennikarzy, bowiem te media społecznościowe, głównie Twitter, nadają ton temu, co się dzieje. Nie jest łatwo powiedzieć to, co się chce powiedzieć. Czemu tak się dzieje? Kiedy wychodzisz spoza tej sfery poprawności politycznej, dzieją się konkretne rzeczy. Jest to ruch spontaniczny, nie jest to coś zorganizowanego, ale wszyscy wiemy, że są ludzie, są partie, które organizują ruchy. Jest to ruch spontaniczny, jednakowoż nie zawsze są bowiem liderzy opinii, ludzie, którzy bardzo mocno zaznaczają się na Twitterze, wiele osób ich obserwuje, jednakowoż nie są bezpośrednio połączeni z partią. Są jednak w dobrym kontakcie z Polemos, o czym mówiła pani Ewa. Jest to nowa partia, bardzo mocno zorientowana lewicowo, która doskonale rozumie, jak odbywa się komunikacja w tym obszarze. Mówimy to o Twitterze, Facebooku i im podobnych. Zatem ci ludzie, którzy są bardzo silni, mocni, nie są częścią Polemosu, nie są politykami, ale mają bardzo mocne połączenia, które pozwala wpływać na opinię czytelników. Niektórzy z nich to dziennikarze, mają bardzo silny wpływ. Niektórzy z nich to ludzie mediów, showmeni. Trudno powiedzieć, czym są. Pracują oni w mediach, ale trudno powiedzieć, czy oni są dziennikarzami. To jest nowa rzecz, że niektórzy z nich są anonimowi. Są to te osoby, które wyrażają swoje opinie bez ujawniania swojej tożsamości. Więc myślę, że jest to niesprawiedliwe, ponieważ jeżeli my walczymy, omawiamy pewne sprawy, to jest to pewna przeszkoda, że jeżeli my ujawniamy swoją tożsamość i ujawniamy swoje zdjęcia, to może to nam przeszkodzić, więc wtedy może jest im łatwiej z drugiej strony walczyć w słusznej sprawie. Sprawa jest taka, że to nie tylko jest to poprawność polityczna. Oni starają się walczyć z nami, kiedy to są setki osób, które walczą z nami. To jest pewne może takie humorystyczne też podejście. Jest trudne. Ja też również wykorzystuję sarkazm i humor na Twitterze, ale nie chcę walczyć z osobą. Staram się walczyć z ideą, a oni tak naprawdę walczą z określonymi osobami i walczą nie z ideą, ale
ale walczą z konkretnymi osobami, z liderami opinii, z dziennikarzami jako osobami. Ja lubię sarkazm. Ja uważam, że jest to bardzo użyteczne narzędzie wyrażania opinii, ale jest to też niebezpieczne i problem polega na tym, że to nie jest ten rodzaj sarkazmu, ale potem, jak już korzystam z tego sarkazmu, wtedy, kiedy osoby zmierzają się z tym, skala się zwiększa, więc oni rozpoczynają od humoru, od sarkazmu, ale w pewnym momencie jest coś takiego, co jest obraźliwe i z drugiej strony jest coś takiego, że powoduje to pewną negatywną konsekwencję, więc to nie jest coś, co możemy traktować poważnie, ale jest to niepoważne, że ktoś mówi na przykład, że będzie, że na przykład lepiej, że umrzemy, albo że jeżeli możemy się wyprowadzić z naszego kraju. Ja nie traktuję tego poważnie, ale jest to nieprzyjemne po prostu. Wiem, że są pewne spontaniczne komentarze, ale uważam, że to może nie jest aż tak spontaniczne, to jest tak naprawdę rośnie w sposób bardzo określony, zdeterminowany. Jest to coś takiego, że przynajmniej że po prostu jest to coś zaplanowane przez daną osobę. Idea to jest, że to nie jest jak gdyby, żeby walczyć z ludźmi, ale żeby walczyć z ideami, żeby prowadzić polemikę z ideami. Więc jest to takie podejście, żeby kogoś ośmieszyć, na przykład poprzez propagowanie pewnych koncepcji, idei, że ktoś jest jakimś dziwną osobą. I to jest ten sposób, z którego oni korzystają, żeby tak naprawdę pewne koncepcje wyeliminować z debaty publicznej, że pewne projekty, że pewne na przykład pomysły są znane za po prostu za jakieś nierozsądne i niepodlegające dyskusji. Więc to nie jest to, co jak powiedziałem, że jest to nieprzyjemne z drugiej strony, żeby mieć takie fakty każdego dnia. Nawet Twitter to nie jest odzwierciedlenie społeczeństwa hiszpańskiego. Ja spędzam bardzo wiele czasu na Twitterze. I myślę, że bardzo to lubię i Hiszpanie lubią być obecnymi na Twitterze, ale my spotykamy się też z innymi ludźmi, my jesteśmy dziennikarzami, my spotykamy się z osobami, którzy są też dziennikarzami, ale tacy zwykli ludzie tak naprawdę oni chcą po prostu bardziej żyć swoim życiem, więc Twitter to nie jest odzwierciedleniem społeczeństwa, ale bardzo, jedna minuta jeszcze mi została, ale wiele wpływowych ludzi są na Twitterze i my chcemy jakoś sobie z tym poradzić, więc trudno jest, żeby tak naprawdę przeanalizować pewne sprawy, a z drugiej strony jest, że Twitter tak naprawdę jest bardzo wpływowy odnośnie tej treści, które są w gazetach, w radiu czy też w telewizji, więc wiele dziennikarzy tak naprawdę mówią o tym, co się dzieje w Twitterze, więc ma to wpływ tak naprawdę, co jest w regularnych mediach. To jest tylko niewielką częścią opinii publicznej, to, co jest wyrażane w Twitterze. Więc jest to taki trendsetter. To jest w mediach i my mówimy o rzeczach, które zdarzają się na Twitterze i o tym, co dzieje się w Twitterze, o czym się mówi w Twitterze. To środowisko ma bardzo wiele, duży wpływ na to, co widzimy w mediach, w telewizji, może nawet nie w te treści polityczne, ale one mają wpływ ogólnie na opinię publiczną. Dziękuję, to wszystko, co mam do powiedzenia.